Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget i przenosimy się na Paladyna, na którym ostatnio zmieniliśmy dużo gemów, podropiliśmy sobie z kopalni 15, tutaj jak widzicie nie mamy w ogóle surowcy, nie możemy dalej dropić, no ale większość gemów tak naprawdę mimo wszystko udało nam się zmienić, tutaj jeszcze te dwa czarne bym zmienił, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, no ale tak jak mówiłem, no nie można mieć wszystkiego. Tutaj u towarzyszy też bardzo dużo gemów pozmieniałem, głównie tutaj u maga, w sumie to u wszystkich tak naprawdę te gemy jakby zboostowały ich, więc myślę, że możemy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, bezpośrednio przejść teraz do lochów. Jaki jest cel na dzisiaj? No wbić przynajmniej ze 3 levele, tak aby być znowu top 1, jeżeli chodzi o paladynów. Oprócz tego no zamknąć wieżę, bo już na tym poziomie myślę, że możemy to zrobić jako paladyni. No i co? No zobaczymy, jak to wyjdzie, więc tak naprawdę chciałbym sobie zacząć od tej wieży, dlatego że w momencie, w którym to nagrywam, jest weekend Golda i dzisiaj minął dopiero pierwszy dzień, zostały jeszcze dwa, więc nie ukrywam, że no to się nam przyda. No i okej, już tutaj z miejsca żeśmy od razu kogoś pokonali, mamy plus 7 i no tego pancerza trochę daje, ale myślę, że się nie opłaca wymieniać. Tutaj niedługo w ogóle będzie północ, a ja jeszcze mam tutaj 3 miejsca u kowala, tak to już resztę mam zrobioną, więc sobie po prostu będę cisnął, żeby tu tego kowala już zdążyć przed tą północą. Dobra, mamy tutaj jakieś 3 duchy, mamy, to jest wojownik, no i padł. Same bliskie próby były, więc tak naprawdę to była tylko kwestia czasu. Wszystkie cechy, więc znowu leci sobie do rozmontowania. I lecimy dalej, zaspana królewna, znowu wojownik, no tak jak mówiłem, pod koniec tej wieży są sami wojownicy. Tam jej zostało 3 miliony HP. Więc myślę, że z nią także nie będzie większych problemów. Tak jak mówię, no takim... O, padło, dobra. Takim berserkiem, czy też zwiadowcą, bądź zabójcą, tą wieżę możemy już na 315 na spokojnie zamknąć. A, tu w ogóle punkty życia 5%, ale... Nie, no myślę, że nie będziemy podmieniać, nie ma co. Dla 1%. Dobra, lecimy dalej. No jeszcze dwóch przeciwników. Mamy nano robocia papka, kolejny wojownik swoją drogą, to w ogóle też śmiesznie, bo tak jak mówię, no pod koniec jest dużo wojowników, no i mówię, że tym berserkiem i zwiadowcą już na 315 możemy bez problemu tą wieżę zrobić, jak nie szybciej, natomiast no wojownikiem, co gorsza paladynem, no i tam ewentualnie magiem, to tą wieżę tak na 320-325 robimy. No zobaczymy, czy nam się tutaj uda. No ten już stawia jakiś opór. Z tego co kojarzę ostatni, to też jest niestety wojownik. Wojownicy no to są takie typowe bloki, jeżeli chodzi o te walki, gdzie walczymy z towarzyszami, ponieważ oni... No zwiadowca jest jako tako łatwo, maga tak samo, no a wojownik jednak z taką ilością HP no stawia duży opór. I tutaj tak naprawdę musimy, jeżeli gramy zwiadowcą, to liczyć na swoje uniki i kunegundy. No a jeżeli gramy na przykład takim paladynem, który nie ma nic, jeżeli chodzi o obronę, no to musimy tutaj liczyć głównie na kunegundę, no tam była jedna bliska próba. No ja tutaj nie będę się poddawał, jak widzicie mamy znowu dużo grzybów, więc jakby nie ma nie ma z tym problemu, ponieważ byłem przygotowany, że takie będę chciał ostatnio duże mocarne odcinki robić, nazwijmy to, że będę chciał tych gemów wymienić i po prostu tych lochów dużo pozamykać. Także no mówię, ostatnio, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, zmieniłem sobie na epiku wszystkie itemki. Zyskałem na nich około 50 statystyk na każdym, więc to też jest dużo. Do tego ta wymiana gemów. Nie przebierałem tylko swoich towarzyszy zbytnio, co mi tam wyleciało, ewentualnie to przebrałem. Natomiast no pamiętacie, że po tym odcinku, nie ostatnim, tylko jeszcze przedostatnim, gdzie była ta nieudana wymiana gemów, nie miałem tam za dużo grzybów. A mówię, no chciałem się przebrać. Więc dobra, padło. Więc po prostu ten epik był taki w miarę... Dla nas był ok, bo nie oszczędzaliśmy. Natomiast dla towarzyszy nie był zbytnio ok, no ale trudno. Za to dostali gemy. No i dobra, mamy ostatni poziom wieży, Raszplunkę. To jest poziom setny, no i to jest znowu wojownik. No tam zostało 6 milionów, więc myślę, że ona też raczej bez tutaj większych problemów padnie. I będziemy mieć ukończoną w końcu wieżę na 320 poziomie, więc fajnie, na okrągłym. Znaczy, no nie mówię hop, bo jeszcze nie wiadomo, czy ją ukończymy, no ale tak myślę, że się uda. No i się fajnie, bo przyda się do weekendu Golda, o którym mówiłem na początku, że teraz mamy. Jeden dzień już zleciał, zostaną jeszcze dwa, no a zawsze to te parę procent więcej do statystyk sobie się przyda, po prostu.
No i tak, co my tam będziemy chcieli dalej pocisnąć? No na pewno Tornadko, to myślę, że bez dwóch zdań. No na pewno 13 piętro, bo to tam będzie nasz główny dochód, jeżeli chodzi o expa, jeżeli mogę tak powiedzieć. Tak więc no, to 13 piętro, tam kilka poziomów będziemy chcieli wbić. Z tego co wiem, berki już tam robiły, do 5 na 10 już mają. Jeżeli chodzi o to 13 piętro, no my raczej tak wysoko nie pociśniemy, no ale z dwóch, trzech fajnie by było pokonać. No i generalnie fajnie by było, tak jak mówię, no wbić ten 323 chociaż, żeby jednak znowu wejść na ten fotel lidera, jeżeli chodzi o paladynów na tym serwerze. Myślę, że to by było przyjemne, no ale to się okaże. No kurde, chciałbym, żeby to już padło, byśmy sobie już przeszli do kolejnych lochów. Ale coś się skurczybyk trzyma, no... Na początku, no co chwilę jest taka bliska próba, że ze 160 zostaje tam 20, 15, na początku zostało 6, no więc ona padnie. Tylko pytanie kiedy, no nie? Też nie chcę tutaj nie wiadomo ile czasu spędzać. No i co? No nie wiem kiedy ten odcinek wyjdzie tak naprawdę dokładnie. O, tam były 4 miliony. Ale tutaj tak jak jeżeli chodzi o Paladyna, to strasznie fajnie mi się nim gra. Strasznie przyjemnie. Myślę, że będę tutaj sobie nim grał długo. Tak naprawdę no nie nudzi mi się, jest to takie jakieś wyzwanie, ale jednocześnie też jest fajny strasznie, wyróżnia się i generalnie podoba mi się nim gra, więc raczej tutaj z Paladyna nie będziemy rezygnować, tylko będziemy lecieć dalej. Myślę co jak tam rozwiązać, jeżeli chodzi o Wojownika, ponieważ no z tego Wojownika już się długo nic nie pojawiało. Nie wiem czy tam kontynuować grę, tak szczerze ostatnio myślałem czy się na Epiku nie przebrać i tam nie pocisnąć, bo jakbyśmy się przebrali na Epiku, bo tam już chyba z 20 poziomów ominąłem na starych itemkach, w sensie przeszedłem, no to by nam to dało dużo i na pewno byśmy kilka wbili, ale no nie wiem czy jest sens po prostu tego ciągnąć, bo nie wiem czy nie będę chciał sobie na jakimś jednym z kolejnych serwerów zacząć po prostu wojownikiem, tak jakby od zera i sobie już cisnąć od samego początku dobrze, żeby nie odstawać z expem i z innymi rzeczami od reszty i po prostu... Myślę, że wtedy to by było ok. Na ten wojownik, na tym W35 już jest raczej spisany, można powiedzieć, że na straty. Nie ma co ukrywać, bo jednak no nie był on dobrze prowadzony. Tam w ogóle teraz troszeczkę zmieniłem taktykę i zacząłem, bo po prostu zdałem sobie sprawę, że już jeżeli chodzi o expa, to nie dogonię pozostałych wojowników, bo tam jednak za dużo tych misji zmarnowałem i tak dalej. No i wziąłem sobie taktykę, bo i tak tam miałem praktycznie jako jedne z najwyższych podstaw na serwerze, jeżeli chodzi o statystyki, więc sobie przeszedłem tam po prostu w misję pod Golda, zacząłem sobie w nie iść, no i tak sobie klikam, no bo wiecie, no tak jak mówię, z levelem już tam nie dogonię ich, tych pozostałych wojowników, natomiast no jeżeli chodzi o staty, no to mogę ich jeszcze tam wyprzedzić i tak dalej, no ale nie wiem. Co będzie z tym wojownikiem? Jeżeli chodzi o berka, no to sobie gramy for fun, tym berkiem testujemy tak naprawdę co tam tym berkiem się da wyklikać i tak dalej, więc myślę, że berka sobie po prostu zostawimy, no zresztą berek jest na polskim serwerze, ja mówiłem, że tam się o niego nie napinam, więc jakby no nie ma z tym problemu. Zobaczysz, że już była 4 miliony próba, potem była 7 i nie chcę to, tam było 400 tysięcy, nie? No ona musi paść, tylko kurde, już męczące to klikanie. Tyle czasu. Oj, no ale chciałbym zamknąć tą wieżę, już mieć to jeden loch chociaż z głowy. Jeżeli chodzi o te wysokolevelowe w strefie światła. No ona jest na spokojnie do zrobienia, tylko kurde, odrobinka szczęścia potrzebna. No i wyznaczamy sobie jakiś limit, nie wiem czy chcę. Może sobie wyznaczymy, że jeszcze ze 100 grzybów. Jeżeli by nie padła, to do niej może wrócimy na końcu odcinka. Bo tu już widzę, że jest prawie 10 minuta, a ja dopiero wieżę klikam, kończę klikać. Więc no jakby nie jest to... jeżeli mamy przez wszystkie lochy przechodzić w strefie światła i w mroku, no to troszkę zejdzie, także na razie mówię. Jeszcze te 100 grzybów i lecimy dalej, a do niej sobie tutaj wrócimy na koniec. Może jakieś levele wbijemy, może coś w tym stylu, więc wiecie, będzie nam jakby łatwiej ją przeklikać. Tak, albo dobra, jeszcze 10, wiecie, bo i tak już na nią dużo zmarnowałem. Jeszcze 10 grzybków. Cyk, cyk, cyk. No niestety nie padła, dobra, wracamy tu jeszcze potem. Ale na razie idziemy do Hemoridoru, mamy Bezoga,
No i Bezok padł dosyć szybko, mamy jakiś epik z tym, że on się nada do kibla, więc jego tutaj na razie sobie nie ruszamy. Mamy Smouldera, to jest mag, no więc z nim tutaj raczej będzie ciężko z uwagi na... A, nie padł, okej, nie było tematu. Co tutaj Wiedźma potrzebuje? Pasy. A, ja już tutaj w ogóle u Kowala wszystko rozmontowałem, dobra. To sobie mogę sprzedać bez problemu. No i co my tutaj mamy? Upiorny jeźdźca, mi się tak mieni w oczach, że nie mogłem przeczytać tej nazwy. No i kto to jest? To jest wojownik. No jego tutaj raczej nie przeklikamy. No zużyjmy sobie jeszcze te 10 grzybków. No mówię, na takie lochy, które nie padną raczej szybko, jeżeli chodzi o szkołę magii, Hemoridor, to nie będę zużywał zbyt dużo grzybów ani czasu, ponieważ no i tak nie da mi to za wiele expa. No i padł nam tutaj smoczek, spoko. Dobra, to sobie myślę, że możemy sprzedać, raczej tutaj nie ma problemu. Zawsze się upewniam, bo nigdy nie wiem, czy dobrze pamiętam o tej wiedźmie, czy ona, co ona chce. Ale chcę pasy w dalszym ciągu, nic się nie zmieniło. Coś nam się tam zacięło, ale dobra, lecimy dalej. No i to jest, a to jest wojownik, ja myślałem, że to mag w ogóle. Hurdurgrid. No i czy on nam tutaj padnie? No chyba nie. Chyba nie. Dobra, olewamy go. No i co? Mamy tutaj nordyckich bogów, mamy Hel, która powinna już paść. Dokładnie. I kolejnego, kogo my tu mamy, to mamy Tora. No a ten Tor to już jest taki mocniejszy wojownik, więc on raczej nie padnie. Także po prostu olewamy, lecimy dalej. No i czy ten Esteros w ogóle, czy coś my tutaj z nim ruszymy? Chyba nie, chyba na tej 9 pozostaniemy. Noberki już mają w ogóle 13, z tego co widziałem tam u nas w gildii, te najwyższe poziomy, te 325. Także no można, dlaczego by nie. My niestety tutaj na 9 się zatrzymaliśmy i nie widać, żebyśmy to mogli pchnąć, nawet pół HP nie zjeżdżamy. Także dobra, no polecimy teraz to tornadko. Troszeczkę przyjemnych, myślę, leveli. Znaczy leveli. Level może jeden wbijemy na tym tornadzie, ale poziomów po prostu powinno nam wpaść dzięki temu. No 321, czy my tu wbijemy? Powinniśmy w teorii. Ale jak to będzie, to zobaczymy. No tak naprawdę jak wbijemy ten 321, to w tej próbie w wieży, gdzie nam zostało 400k, to nam by zrobili pomocnicy, jak ich ulepszymy. Także no niefortunnie, ale dobra, no wrócimy tam, nie ma nic straconego. No i okej, mamy 321 level, więc już pierwszy level na tym odcinku żeśmy wbili. Pozostają jeszcze dwa, mamy dwa pasy, czyli je sobie tutaj dajemy do wiedźmy, to sprzedajemy. Cyk, 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 dobra. No lecimy dalej. Czy my tutaj jeszcze jesteśmy w stanie pokonać tą potępioną duszę? No to jest wojownik, to jest blok, ale tam zostawało parę bliskich prób. Więc dobra, padło i kolejne lecą. Więc fajnie. No temu też zostało bardzo mało, tu się coś zacięło. Jakieś lagi, no znowu bardzo mało, więc jego myślę, że też możemy bez problemu pokonać większego. No i padł, spoko, tu jest w ogóle chyba seria tych nietoperzy. To nawet nie zwrócę uwagi, kiedy padną. Tam nam chyba jakiś epik poleciał, bo mi tak mignęło. Ale zaraz sobie wrócimy do EQ, to zobaczymy. No, dawaj, no padł chyba kolejny, jeśli dobrze widziałem. One się różnią chyba tylko kolorem tych skrzydeł i to tak można po tym poznać, że jest kolejny. Ale to wiecie, tak się szybko dzieje, jeszcze tu się nieraz tak zbuguje ta grafika, że nie wiadomo nigdy. No tam 200 tysięcy, kurczę. Dobra, poczekajcie, co my żeśmy tutaj dropnęli? A, okularki, to są na wszystkie cechy, ale będą do kibla, więc spoko. To możemy sprzedać, no i tyle, więc za wiele nie mamy łupów. No ale spoko, no myślę, że tak jeszcze ze 100 na niego grzybów, jeżeli by nie chciał paść. Do 5000 równych, no i będziemy sobie lecieć dalej. Zobaczymy, tego 13 piętra jestem tak naprawdę najbardziej ciekawy. Dobra, padł. No to resetujemy licznik, znowu 100 grzybów. Jeżeli w 100 nie padnie, to po prostu będziemy lecieć do kolejnego. No już tutaj ustukaliśmy 80 milionów, a w ogóle muszę ulepszyć towarzyszy przed pójściem do 13. Znowu padł, więc znowu stówka. Znowu, także kolejna stówka.
No tu jest, widzicie, kilka takich bloków potężniejszych. Jakbyśmy ich pokonali, to myślę, żeby znowu tych tornad poleciało trochę. Kolejny padł. Jako tako to idzie. No podejrzewam, że jakbyśmy... Szkoda, że mi tak mało gemów czarnych poleciało, jak żeśmy zmieniali sobie te gemy, bo jednak tych salek 9 jest, więc powinno niby więcej polecieć. Całe szczęście, że nam przynajmniej jeden duży poleciał. To tam jakoś uratowało sytuację tak naprawdę. No ale jednak myślę, że przy tych 9 salkach to powinny być lepsze te dropy, ale był tragiczny. W ogóle, no już nawet nie mówię o czarnych, tylko nawet na siłę. Chyba ani jeden, ten największy na siłę nam nie poleciał, także no bieda jak nie wiem. Dobra, jeszcze za 30 grzybków i już tutaj nie pchamy go. No on już ma tutaj 30,5 tysiąca siły, więc to jest jednak sporo. Mimo wszystko, no ale tutaj prawie pół levela jeszcze żeśmy wycisnęli z tego tornada, więc i tak jest nieźle. Zaraz tam sobie wrócimy do EQ, poulepszamy tych naszych towarzyszy. Dobra, no starczy. Tu jakaś czapka, tu jakiś wisior, tu znowu czapka i spoko. Tutaj sobie tych poulepszamy, cyk, cyk, cyk. No i dobra, no i co my tutaj mamy? Tutaj raczej nic nie ruszymy tak naprawdę, prócz tego 13 piętra, więc sobie do niego lecimy. No on powinien szybko paść. Oj, tu nie wygląda, jakby miał szybko paść. O dobra, padło. To jest na wszystkie cechy, już nie mamy kowala, więc sobie zostawimy. Za chwilę będzie, tak jak mówiłem, północ, więc sobie po prostu rozmontujemy wtedy. Mamy wróżka Henryka, no to jest niestety mag, no tam 3 miliony, no myślę, że on by padł na upartego. Zużyjmy sobie na niego tak, no przynajmniej z 200 grzybków, ponieważ on nam da nie dość, że level, to jeszcze nam da pewnie z pół kolejnego, więc sporo. Także mówię, no denerwujący ma dźwięk strasznie tej wróżki. W ogóle ci magowie w tych lochach, to jeżeli chodzi o te dźwięki, to jest tragedia. Tak więc nie ma... Mam nadzieję, że to bardzo nie słychać. Ja tam w ogóle ten dźwięk z gry to tak się staram jak najbardziej w tło wrzucić, żeby jednak mój głos był na pierwszym planie, na drugim muzyczka. Tam w ogóle bliska próba była. Na drugim muzyczka, a na trzecim dopiero te dźwięki z gry. No dobra, no myślę, że jego się uda pocisnąć, tylko pytanie za ile. Bo tam widzieliśmy tą bliską próbę, tak naprawdę jeden jakiś krytyk troszeczkę mocniejszy by padł. No ale takie próby bolą niestety najbardziej. Okej, no jeszcze ze 100 grzybków na niego myślę. Chociaż kurde, no jeżeli jego nie przeklikamy, to już tutaj raczej nie będziemy mieli skąd levela wycisnąć tak zbytnio, więc on to jest taki mus, żeby go przeklikać. To może do 4,5 nawet zjedziemy, którą mamy minutę, niecałą 18 w sumie, niecałą. To mamy jeszcze czasu na klikanie. Myślę, że nie ma z tym problemu. No znowu tam była bliska próba. No to jest właśnie, kurde, ten paladyn na maga. Coś tu się przycięło. No, dawaj, dawaj. Dobra, odcięło się, ale niestety nie padł. No znowu co jest? Jakiś tu shakes musi mieć lagi. Bo już gram na tej przeglądarce. No i jak widzicie, na tej przeglądarce to strasznie fajnie chodzi. Więc to raczej wina Shakesa, aniżeli mojego internetu. Ale z tego co wiem, sporo osób to ma, więc... Więc no trudno, takie życie. No i dobra, no lecimy. No było tam kilka bliskich prób, no to jest tak naprawdę kwestia szczęścia, którego ja nie mam, jeżeli chodzi o takie gry. Ciekaw jestem, w ogóle nie pamiętam, kto jest po tym wróżku, czy jest jakiś wojownik. Jeżeli wojownik, to może byśmy go nawet, w sumie, czy wojownik, czy zwiadowca, to byśmy go raczej pocisnęli. Tak naprawdę, jeżeli po wróżku nie ma kolejnego maga, czego nie pamiętam, szczerze mówiąc, to być może nawet i by padło kolejne i wtedy już byśmy wbili raczej 423, czyli założenie na odcinek by było prawie spełnione, tam pomijając ten ostatni level wieży. Oj, no ale to on tu nie chce paść, nie chce. Ten wróżek jest dosyć wytrwały. 428 poziom. Tak siedzę w ciszy, patrzę na to jego HP po prawej stronie, jak to znika. No i niestety, dobra, padł, kurde, już byłem taki znużony. Nie dość, że jest późno, nie dość, że ja klikam, takie to nudne.
ale padło, no i nie dał nam w sumie tak bardzo dużo levela, no dał nam pół tak na oko i mamy jakiś pasek dla wojownika plus 12, to chyba olejemy, no ale dobra, sprawdźmy sobie, kto jest w tym 13 piętrze kolejny. Kolejny to jest wojownik, no więc myślę, że możemy tego wojownika jeszcze pocisnąć. Tutaj nam tak naprawdę, ile byśmy na niego chcieli wydać, no tak ze 150 do 4400 myślę, że sobie pociśniemy. No wojownik, to mówię, to tutaj dużo zależy od Kunegundy, która nie wiadomo czy podziała, czy nie podziała. Ale nie chcę też na niego dużo wydawać, więc sobie tylko 150. I myślę, że co, wrócimy do tej wieży? Nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy wrócimy do wieży na pewno na koniec, ale tak się zastanawiam, czy jeszcze coś tutaj byśmy byli w stanie pocisnąć innego, co by nam może dało expa, no ale wydaje mi się, że chyba nie, niestety. Że chyba jednak tutaj już się zatrzymamy. No to jest właśnie to, że przychodzi 320 poziom, zamykacie piekło w mroku i tak naprawdę nie ma co klikać już innego. To 13 piętro już jest takim przeskokiem jakby. Piekło to jest jeszcze taki loch, który można w miarę na raz przeklikać. Potem jest 13 piętro, nad którym już trzeba jakby więcej czasu spędzić, żeby to przeklikać. Bo ja na przykład na swoim wojowniku 350 jeszcze nie zamknąłem tego 13 piętra. Więc no tam jestem bodajże na 9 chyba. Także no tu jest tak, że wiecie, tych przeciwników jednak te ich statystyki w miarę rosną i nie da się tak naraz przeklikać, tylko trzeba sobie robić przerwy kilku tam dniowe, kilku tygodniowe czasem nawet, żeby tutaj wrócić i kolejnego pokonać. No a potem tak naprawdę po tym 13 piętrze no to już jest w ogóle kaplica, bo no zostają same takie wiecie trudne te lochy i nic tutaj nie chce innego nam paść. Przez to tak jak mówię, no po zamknięciu piekła tak naprawdę ten progres, jeżeli chodzi o level, strasznie słabnie, strasznie spowalnia. No i potem już takie jest mozolne klepanie awki tak naprawdę. Dobra, no olewamy go na razie. Co my byśmy tutaj jeszcze chcieli? Tych jeźdźców raczej nie pokonamy. Czy ja tutaj dodałem levele? Wydaje mi się, że nie, dokładnie. Dobra, ale jak w ogóle stoimy pod względem levela? No mamy, znaczy expa, mamy więcej expa niż demonko, więc no o tyle go przebiliśmy. Także dobra, myślę, że jeszcze możemy nawet i do 4000 zjechać, jeżeli chodzi o tą wieżę. I jeżeli nam ona nie padnie, to co? To myślę, że będę klikał sobie sam, może tam jutro, może kiedyś. No ale liczę, że jednak w te ponad 300 grzybów ona padnie. I po prostu jeżeli uda nam się ją przeklikać, to sobie zakończymy odcinek. Mimo wszystko no nie zrobiliśmy tego założenia, bo jednak ten 323 nie został wbity. No tam myślę, że w tym 13 piętrze jeszcze tego trzeciego byłbym w stanie, w ogóle chyba słyszeliście zegarek, wybija właśnie północ, dlatego nam zaczęła gildia migać, bo już możemy portal atakować i tak dalej. No myślę, że ten... jakby tego trzeciego w tym 13 piętrze jeszcze byśmy dali radę, jakbyśmy odpowiednio przycisnęli. No ale już nie chcę, już powiem wam, że dzisiaj jestem zmęczony. Jest już tak jak mówię późno, no i tak siedzieć klikać to też jest dosyć męczące mimo wszystko. No ale pod względem levela żeśmy prawie o pół prześcignęli demonko. W ogóle porównywałem sobie ostatnio podstawy z nim statystyk. Tak jak na początku tego serwera miał on strasznie wysokie w porównaniu do nas. Tak teraz ma słabsze i słabszą siłę i słabsze HP, więc no stracił, także no po prostu z czasem wychodzi na nasze, że tak powiem, i jednak jesteśmy mimo wszystko tym top 1 paladynem. Dobra, no mamy jeszcze tylko niestety 200 grzybów, 7 milionów znowu było. No kurde, no chcę mieć tytuł pokonałem wieżę czy coś w tym stylu, a tutaj ta cała raszplunka, przepraszam, mi to uniemożliwia. W ogóle, no tak jak mówię, no w tej wieży to chyba 10 ostatnich przeciwników to byli wojownicy, także też śmiesznie. Takie na siłę przedłużanie, żeby tylko nie zrobić. Tutaj w ogóle poczekajcie, my mamy tutaj ten gem na HP, czy nasz wojownik by go nie przytulił. 583... O, no w sumie zamiast tej siły możemy podmienić, bo tam słabego miałem w ogóle gema w broni, nie zauważyłem w tamtym odcinku.
Tak to bym sobie podmienił na właśnie z broni. Ale dobra, mniejsza z tym, lecimy sobie dalej. No idą te grzyby, idą strasznie szybko, ale wieża za to nie idzie, niestety. No ale zobaczymy, no ja już może będę sobie chciał tą wieżę sam przeklikać. I jeżeli by mi ona padła i by mi się zapisało w poczcie walka, to wam po prostu w następnym odcinku pokażę tą walkę i myślę, że nikt tutaj nie będzie zły. Zwłaszcza, że mi zależy po prostu, nawet jeżeli to jest tylko 1%, no to zawsze coś do tego golda. Zawsze to się przyda. No jeszcze my tutaj mamy 70 milionów, mogę doładować troszeczkę w tą siłkę. No ale tak naprawdę to jest nic. Tu jest potrzebne tylko i wyłącznie szczęście, nic więcej. A co my w ogóle teraz, bo nam się zmieniły te i mamy wodę, o widzicie. Czyli w teorii byśmy mogli sobie przeklikać już tego, złapać, by nam dał bonus do siły. Jeżeli by nam się udało, a nie, bo ja mam wartę w ogóle 7 godzin, to mi szkoda jest teraz marnować. No mniejsza, mniejsza, nie będziemy już tutaj kombinować. Po prostu zużyjemy jeszcze te 100 grzybków na tą wieżę, jeżeli nie padnie to nie, jeżeli padnie to fajnie. I będziemy sobie kończyć tutaj nasz odcinek. No powiem wam szczerze, że liczyłem, że tą wieżę zamknę. Że jednak mimo wszystko uda mi się. No bo już no 325 to jest taki max, na jakim każdą klasą już zamykamy tą wieżę. Więc myślałem, że po prostu będzie ok, ale jak widać nie jest. No jeszcze 60 grzybków. Zobaczcie już, ile na nią w ogóle grzybów wydaliśmy i zobaczcie, że już była próba 400 tysięcy w tamtym poprzednim podejściu przed resztą lochów. No ale jak widać, to tylko tak nas skusiło i już takiej próby nie ma, a teraz jak żeśmy podnieśli sobie i towarzyszą dwa levele, to już raczej tamta próba by się zakończyła sukcesem. No ale niestety, tak jak już powtarzałem w poprzednim odcinku, z gemami nie można mieć wszystkiego. No dawaj, dawaj, kurde no. No już przekroczyliśmy budżet, że tak powiem. No ale Jezu, jak ja bym ją chciał pokonać. No ale nie, no już 350 grzybów na nią, nawet po tych levelach żeśmy wydali nic. 11 milionów, no tam co chwilę jest taka próba, która mówi klikaj dalej, klikaj dalej. Ale no to nie, nie, nie uda się. Nie uda się na ten moment. Może jak złapiemy tego peta od siłki, jak sobie dokarmimy szlawęża na 100, to myślę, że można by pocisnąć. No i chyba sobie tak zrobimy, że po prostu ja to zrobię sam. Już tego peta też przeklikam sam, no bo wiecie, nie będę robił odcinka specjalnie pod jednego pupila z wody. Przeklikam to sobie sam, złapę sobie tego peta na siłę i będziemy tutaj dalej klikać. I będę liczył, że mi się po prostu pozapisuje ta wieża, żeby wam w kolejnym odcinku pokazać, bo już raczej do kolejnego odcinka no to ona padnie. Nie ma co się tutaj jednak oszukiwać. Padło! Dobra. Zobaczcie. Jeszcze chciałem tak do 3900 docisnąć, ale udało się. No to nieważne. Plan, o którym mówiłem wcześniej, jest nieważny. Zostało wszystko tak naprawdę prawie na ten odcinek zrealizowane. No jeżeli chodzi o Paladynów, wyszliśmy na najwięcej expa na serwerze, mimo wszystko. Chciałem ten 323, no ale nie wyszło. Zamknęliśmy wieżę, więc to też cel na odcinek, który mieliśmy, był zrealizowany. Znaczy został zrealizowany, więc jakby... O, tu w ogóle mogliśmy też portal pocisnąć, skoro się odnowiło i tak dalej. No mogliśmy, ja tutaj, no ale już nie myślę, bo mówię, jest dosyć późno. Także po prostu klikałem jak takie zombie. Ale koniec końców przyniosło te efekty. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić subskrypcję, możecie wbić na Discorda dla widzów. No i zostawić oczywiście komentarz dla jakichś tam zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.